Halo, dzień dobry, Orto sobie właśnie poszedł, ale zostałem ja, czyli Kaiser. Witam was w 7 odcinku z Zagadki Orków. Będziemy sobie eksplorować kryptę, bo sobie w niej zakończyliśmy poprzedni odcinek, także no, powiem wam, nic się nie zmieniło, a byłoby to dziwne, gdyby coś się zmieniło, także wszystko jest po staremu. Zobaczymy, jak to sprawnie mi pójdzie, licząc... O Jezu, Orto już chce kogoś bić. Licząc ten odcinek, zgaduję, że maksymalnie może być jeszcze jakiś jeden. Od początku. Wliczając ten odcinek, mogą być jeszcze dwa. Ale może to też być ostatni odcinek, w sumie nie jestem pewien, jak to z długością moda. Z całą pewnością jeszcze ten obszar jest fajny do przebadania. Orto jest popsuty, ale on się już teleportuje tam, gdzie się teleportować powinien. Ja za to mogę jeszcze kryptę pozwiedzać i popatrzeć, co tutaj może być ciekawego. A widzę, jest jakieś takie dziwne pomieszczenie. Lekki miecz dwuręczny. O nie, czy to... Nie, to jest wyjście w ogóle z tej krypty, dobra. Czyli na w sumie generalnie ja dobrze poszedłem na samym początku, nie? Orto się bawi przy sarkofagu. Ja bym miał ten miecz lekki dwuręczny, ale no widzę, że go tutaj nie ma, więc lepiej mieć magiczny półtora ręczny dalej przy sobie. Zresztą, jak już wszyscy wiemy, i tak jest za bardzo troszeczkę popsute te walki mistrzem i tak dalej, ale są zombiaki, a tego jeszcze w sumie nie grali. Na pewno nie w tym modzie, więc jest to coś innego. A ty, gościu, potrafisz chyba przywalić. Chociaż jestem pewien, czy miałem maksymalną ilość punktów zdrowia. No nie, dobra, jednak walicie tak słabo trochę. Ojej, aż mi się Lairger przypomina, jak też by w ogóle krytyki nie chciały tych zombiaków wchodzić. Generalnie to są... Zombie są dziwnymi przeciwnikami, ale jak tak zaspamią atakami w kilku, to jest już niefajnie. Grazoworost, jakoś tak, i ciężki magiczny miecz dwuręczny. Uuu. Noż cholera by to, że ty mistrzem nie jesteś, nie? Ale by to było świetne teraz. Bo ten miecz jest rzeczywiście lepszy. Jeszcze premium do walki bronią dwuręczną, nie? I 70% niby mistrza, a jest maksymalnie wojownik. Jejuju, ale kiepsiutko, no przyznaję. W ogóle tutaj jest jakby jakieś przejście jeszcze dalej za tymi skałami. A to ciekawe. Możemy sobie trochę ponosić ten miecz i zobaczymy, jak to w ogóle z nim będzie. Generalnie fajna sprawa. Co tam, ludziska? Jak tam? Ktoś nie dogotował zupy z nietoperza w Chinach i mamy pozamykane chyba szkoły i uczelnie w Polsce na chwilę obecną. Powiem wam, dla mnie to nie mała niespodzianka. Szczególnie taka niestety negatywna. Okej, to powinno być jeszcze przejście do kolejnej części krypty. No, ja nie jestem jakoś wybitnie pocieszony, bo generalnie cały ten tydzień, który dzisiaj mnie spotkał, jest naprawdę na swój sposób dosyć specyficzny. To muszę z całą pewnością wam, ludziska, powiedzieć. Tego nie da się otworzyć. Ciekawe. Będzie trzeba jeszcze tutaj popatrzeć. No, nie dość, że poniedziałek miałem taki dziwny, że wiecie, jest to jeden z tych dni, których jak wstajecie z łóżka i tak robicie koło siebie i sobie zdajecie sprawę, o kurde, ja muszę udać się do innego miejsca, to wam się generalnie odechciewa wszystkiego, bo wam się po prostu niczego nie chce, nie? Jakbyście w domu zostali, nic nie robili. No zgaduję, że każdy chociaż kilka razy w życiu miał taki dzień. To jeszcze ten wtorek, nie? Ja sobie chilluję na angielskim, bo muszę zrobić semestr. A tutaj jest taka sytuacja, że zaczynają na konfach pisać, że no generalnie to będą podejmować decyzję, że tam zajęcie zawiesić. A ja sobie myślę, co jest, Monka S. Tutaj też byłem, dziwne miejsce. I to jest niefajne, bo jakby się ktoś cieszył z wolnego, to mu w sumie zazdroszczę, bo ja się z takiego potencjalnego i usilnego wolnego nie cieszę, bo nie dość, że wszystko będzie na lipiec prawdopodobnie przesunięte. A jak wiemy, ostatnio powiedzmy, pogoda w naszym kraju, ogólnie w Europie, nie należy do zbyt wesołych. Zmierzam do tego, że prawdopodobnie jak będzie się w lipcu odrabiać zajęcia, to będziemy siedzieć po 40 stopni w salach, które nie są klimatyzowane, także... No pozdrawiam, ja po prostu pamiętam, jak była końcówka maja w 2019 i początek czerwca. No było ciepło, było skrajnie ciepło, aż za ciepło, w ogóle do tych drzwi chyba się nie dostanę, w takim razie teraz on spieprzam. Co to za dźwięki do tych naszych dwóch kolegów, a to przy okazji opowiem dalej do końca. Także nie fajnie, ale jeju, wiem, że to są wszystko środki, wiecie, zapobiegawcze, to jest taka prewencja swojego rodzaju. Żeby niczego złego się dalej nie wydarzyło. No bo wiecie, nawet ktoś może być chory, może mieć tego wirusa, może o tym nie wiedzieć, bo te objawy po prostu po zbyt długim czasie występują. Ma taki jakby to inkubacji chyba czas długi jest. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić, jak to tam fachowe słownictwo operowało. No ale generalnie bardzo niefajnie. Ja wtorek miałem dobry dzień, fajnie się zaczął. To zresztą nawet na streamie ostatnio z Wiedźmina opowiadałem, bo...
Powiem tak, kojarzycie Matemaxa pewnie, co nie każdy kojarzy, ja również korzystałem mega z jego pomocy, jak byłem w liceum, po prostu człowiek cudotwórca, fajnie powyjaśniał niektóre rzeczy, ale kiedyś zanim zaczął swoją karierę wybitnego filantropa oraz myśliciela, nagrywał grę Margonem, co nie, ja generalnie dalej nie potrafię zrozumieć fenomenu TB oraz tych gier Margonem, mnie po prostu one tak skrajnie nudziły, ale no dobra, miało to swój fanbase, ludzie sobie w to grali. Jezus Maria, Gothic at its finest po raz kolejny, o, ale przynajmniej się nie zabiłem. Ale kiedyś powiem wam, że to był taki klasyczny przykład twórcy internetowego starej daty, a przez starą datę mam rozumieć na to, że YouTube kiedyś po prostu nie był taki, nie przypierdzielał się tak bardzo, jak przypierdziela się teraz, wiecie. Przekleństwa co drugie, trzecie słowo były na porządku dziennym. No i nasz Matemax też kiedyś był takim twórcą i powiem wam szczerze, odkopywanie jego starych filmów z Margonem, kiedy opowiadał jakieś historie z życia, to nie jest złoto, to jest po prostu platyna. To jest takie świetne, jego sposób opowiadania historii. Ja po prostu aż zazdroszczę człowiekowi, że on w tak łagodny sposób mógł podejść do tematu. Ja nie wiem, mam chyba sam jakąś blokadę, żeby w taki po prostu łagodny sposób coś opowiadać. No normalnie bym z kolegami rozmawiał, wiecie, to rozmawiam z kolegami, że wszyscy jesteśmy już podpici, tak dosadnie, to już się dosłownie mówi, co ślina na język przyniesie. Ale no, niestety te wszystkie filmy są usuwane. Nie wiem dlaczego. To nie chodzi o to, że wiecie, że on był jakimś patusem czy coś, nie, ale po prostu sposób, w jaki on opowiadał tę historię, był świetny, no i też rzucał troszeczkę wiersem na prawo i lewo. I powiem szczerze, że Matemax, ten stary wariacie. Przysięgam, aż bym obejrzał jeszcze coś takiego. Tylko tak ciężko to dorwać, ja to jeszcze na Facebooku kiedyś oglądałem, nie? Jak nie pamiętam, na jakiej grupce facebookowej. Też mam wrażenie, że moja dzisiejsza historia też jest trochę bez ładu i składu, ale przynajmniej można sobie polatać z miejsc punktu A do punktu B. Przysięgam, jak będę kiedyś planował coś opowiedzieć, to sobie chyba zrobię spis wydarzeń, wiecie. Coś w ten deseń, pod punkty, powiedziałem o tym, teraz powiem o tym. No, także wtorek mi się zaczął fajnie, skończył się źle, zajęcia odwołane, ja pierdzielę, no. I teraz ktoś powie, o Kairos, to masz czas tego Gothica nagrywać, ta, no bez kitu wariacie, returnik będzie grany jeszcze, może 2-0, co? Cześć do N, macie miecz? W pobliskiej krypty zniknęło cenne ostrze. Coś czuję, że to wasza sprawa. I co z tego? Ono nie było nikomu potrzebne. A my przynajmniej zbijemy na nim niemałą fortunę. Na twoim miejscu radziłbym je szybko oddać. Chyba, że wolisz poczuć zimną stal między żebrami. Koleś, spokojnie, bez nerwów. Ja tego ostrza nie mam przy sobie. W takim razie kto je? Zabrał je Halvar. Z nim o tym porozmawiaj. A ty się Ronin Penerem robisz, nie? Ludziom bronią grozisz. A wiesz, że można za to do więzienia i kolego? Halvar śpi. Co ma chłop robić innego? Zmęczony pewnie. Albo chory. Masz przy sobie ostrze, które chciałbym odzyskać. Oddaj je, zanim dojdzie do rękoczynów. Facet nie tym tonem. Na twoim miejscu zastanowiłbym się dwa razy, zanim bym coś powiedział. Masz szczęście, że dzisiaj mam dobry humor. Nie przywalę ci w mordę. Chcesz to ostrze czy nie? W rzeczy samej. I chcesz, żebym ci je oddał, tak? Jesteś strasznie naiwny. Myślałeś, że oddam ci je tak o, za darmo? To jesteś w błędzie. Bez zapłaty nie ma ostrza. Co chcesz w zamian? W starym magazynie twierdzy znajduje się pewna skrzynia, której nie udało nam się ograbić. Ten, kto ją konstruował, zatroszczył się o to, aby nikt niepowołany nie otworzył jej wytrychem. Widocznie musiał ukryć tam coś cennego, a ja tego pragnę. Jeśli uda ci się otworzyć tę skrzynię, w co wątpię, to przekażę ci to ostrze. Bez jej zawartości nawet się tutaj nie pokazuj. Okej, boomer. Okej. Czekaj tylko! O, myślałem, że można cię zamrozić jak śpisz. Dlaczego w tej grze nie można nikogo zamrozić jak śpi? Gdzie masz to ostrze? Chłopie, dawaj miecz! A nie można by go było pokroić po prostu na drobne kawałeczki, tak jak zrobiłem to teraz? Dlatego jego kolegę zastrzelić. Cwaniaczki, myślę, że będą sobie podskakiwać do Straży Królewskiej, co? Gościu. O, ten znowu popsuty. Odłóż broń. No, teraz to mnie... O, teraz to mnie wkurzyłeś, co?
O, fajnie, fajnie, co tam moda już popsułem, ta? No, no i holy shit, man, trzeba będzie znowu iść teraz do zamku z powrotem. O kurde, no. Przysięgam, niech ktoś coś zrobi, ja nie chcę nie mieć zajęć, naprawdę, proszę, już wolę chodzić, nie chcę odrabiać, cześć Erwin. Nie znalazłeś może jakiegoś klucza? Nie, szkoda mi czasu na zajmowanie się takimi pierdołami. Dlaczego o to pytasz? Jedna ze skrzyń w starym magazynie jest zamknięta. Chcę ją otworzyć i zobaczyć, co w niej skrył poprzedni właściciel. Poszukaj w starych komnatach Wardii. Może tam go znajdziesz. Innego wyjścia nie widzę. Czekaj, co? Erwin nie znalazł żadnego klucza. Będę musiał przestrząsnąć komnaty Gwardii. Brzmią obiecująco. Ulala! Będziemy wchodzić do tych prywatnych komnat, ta? Ale ja już tam byłem, w sensie, ja już tam byłem, chodziłem do spania wcześniej, jak pierwszy raz byliśmy w tym zamku, także to nie jest nic dziwnego, a zgaduję, że to będą te komnaty Gwardii, ta? No i co, i teraz klucz się magiczny na jakimś stole pokażę? Jest jakiś kuferek, nie? O, którego nigdy wcześniej nie otwierałem, więc możemy spróbować, może być nieźle. Widzę, trudny z tego schemat był, tak? Schemat nie, no generalnie kombinacja do otwarcia, ale nic tutaj ciekawego nie ma, więc trzeba przyjść do kolejnej. Dobra, będzie nam towarzyszyć przynajmniej muzyka ze starego obozu. To całkiem miłe. Jest ser. Jakby ktoś pytał, piła. Kominek, łóżka, jedzonko, ale tutaj, widzicie, też niczego nie dostrzegam w żadnym przypadku. Okej, a może tutaj jest kolejny kufer, otwierałem go? Nie otwierałem go w sumie, a to ciekawe, że nie odwiedzałem tego miejsca. To może nawet i lepiej, bo kto wie, czy by się w ogóle tutaj potem w skrypcie coś miało pojawić, co powinno. Topór bojowy i kusza jeszcze, co jest? Co to za broń tutaj nam oferują jeszcze? A ta kusza to jest to samo, które już otrzymałem. Ciekawe. Jest klucz do skrzyni. Matko jedyna. Dobra. A Halvard chce, abym przyniósł mu zawartość skrzyni, której nie zdoła ograbić. Znajduje się ona w starym magazynie twierdzy. W samej twierdzy powinien znajdować się do niej klucz. No i dobra, czyli mam w takim razie. Tylko pozostaje pytanie, gdzie jest ten magazyn teoretycznie. Może do Erwina wrócę, mu powiem, ej, znalazłem klucz, on mi powie, fajnie. Hej. I skończy ze mną gadać, bo on ma takie do mnie podejście. No, nie ma żadnego podejścia nawet. Jejuju. Dobra, na poszukiwanie skrzyni teraz. Czekajcie, a tutaj mamy jakieś małe przejście w murach. Kuźnia. Jest jakaś kuźnia. Czy ja tutaj w ogóle wcześniej byłem? Prawdę powiedziawszy nie mam pojęcia, ale możemy spróbować ograbić to miejsce z wszelakiej zawartości. Kurde, ale otwieranie tych skrzyni jest irytujące momentami. Rębi, szczerb, surowa stal, jakieś wytrychy. Jest kolejny kufer. No, no miejsce to wygląda na pewno na jakiś fajny magazyn. Ale oczywiście to jednak nie jest to miejsce, ale tak przy okazji się coś przynajmniej nowego znalazło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Ogniste ziele i ekstrakty leczniczy, a to całkiem miło, bo od ostatniego czasu cierpię troszeczkę na brak mikstur. Dobra, to idziemy dalej szukać. Powiem wam szczerze, IQ 2 miliony, ponieważ skrzynia, co musiałem sprawdzić na internecie, nie znajdowała się kompletnie w zamku, tylko w tej tutaj jaskini. Pamiętacie, były tutaj te gobliny, było to jakieś śmieszne pomieszczonko i była skrzynia, której nie potrafiłem otworzyć bez odpowiedniego klucza i teraz jestem w stanie. I są bryłki złota. 10 bryłek? Za magiczne ostrze, które jest w stanie, powiedzmy, załagodzić grzechy świata. Miejmy nadzieję, że będzie to dobra oferta, ale wygląda na to, że to chyba wszystko. Wracajmy w takim razie do tamtych ancymonów. No myślę, kolego, że będziesz zadowolony, a jeżeli nie, to nie masz w sumie wyjścia, bo taki nawet skrypt będzie kazał, także proszę bardzo, otworzyłem skrzynię. Otworzyłem skrzynię. No, jednak coś potrafisz. Co w niej znalazłeś? Poza 10 samorodkami złota, nic. Według umowy należą teraz do ciebie. Teraz oczekuję na to, że oddasz mi ten miecz. Nie, to niemożliwe. Ta skrzynia wyglądała tak obiecująco. A może ty mnie po prostu oszukałeś, co? Na co miałbym rabować skrzynię, w której i tak nic nie ma? Pomyśl trochę, myślenie nie boli. Chłopcze, zaczynasz mi grać na nerwach. Dobrze, dam ci ten miecz. Umowa to jednak umowa. Weź go sobie i nigdy się więcej nie pokazuj tutaj. Uczciwy bandyta, no proszę. Słoneczne ostrze emanuje mocą i nosa. O kurde, wymaga na siła 95, obrażenia 120. No i oczywiście, jak zwykle, po prostu wojownik walki mieczem, ale pasuje, spoko. Dużo obrażeń.
No co, chyba musimy teraz wrócić do tego gościa, naszego maga, i mu powiedzieć, że misja wypełniona. O stary, ile tu jest biegania. A ten dalej tu leży. Niech leży nasz kwiatuszek. A piękna ozdoba tej krainy. No, ciekawe co nam duch powie. Mam nadzieję, że powie: ej, dobra robota, to co, będziemy teraz... Kurde, ale grześci na zawsze w tym miejscu. Jakby się dalej obszar chciał ładować, czy coś w ten deseń. Wiecie co, chyba znowu odpalę pochodnie, bo to jest tak ciemno, jak jasna cholera. Poza tym sobie będę mógł jeszcze miksturka szybkości wypić. Aha, no tak. Miksturka szybkości nie lubi się z pochodnią, dobrze wiedzieć. Aha, to niezłe trzymanie pochodni, której nie ma, panie kolego. Dobra, można i tak. Cześć Falkus, misja wypełniona. Zdobyłem ostrze i nosa. Teraz zdzierżysz potężne ostrze w ręku. Pamiętaj, żeby używać go w zbożnych celach. Nigdy nie czyń nim zła. Jeśli tylko natkniesz się na bestię, użyj go. Pamiętaj tylko, ta walka nie będzie prosta. Zapamiętam to słowo. A co teraz będzie z tobą? Moja dusza nie zazna spokoju na wieki, dopóki ciąży na mnie klątwa. To moje więzienie, miejsce kaźni. Tylko łaska Inosa może uwolnić mnie spod tej klątwy. Pomogę ci uwolnić się spod jej panowania. Powiedz mi tylko, jak mam tego dokonać. Jesteś dobrym człowiekiem, żołnierzu. Aby ściągnąć ze mnie klątwę, będziesz musiał przyrządzić specjalną wodę i poświęcić ją. Do jej stworzenia będziesz potrzebował esencji, magii oraz zwykłej wody. Po ich zebraniu będziesz musiał znaleźć posążek, który nie stracił swoich magicznych mocy, i pobłogosławić przy nim tą wodę. Przy błogosławieństwie musisz starannie połączyć te składniki. Rób to ostrożnie. Każdy niewłaściwy ruch może spowodować nagłą eksplozję esencji. Wraz z tą wodą udasz się do świątyni i pokropisz nią święty chram. Przy tym powiesz takie słowa: o Inosie, rządco wszystkich dusz, ulituj się nad cierpiącą duszą, ściągnij z jej jarzmo klątwy i wyrwij z niewoli złego. Po tych słowach dodasz: niech ta woda dopełni moje słowa. Dzięki temu będę nareszcie wolny. Gdzie znajdę esencję magii? Esencja magii to kamień posiadający duży ładunek magii. Przed 40 latami został on złożony w kamiennym kręgu znajdującym się w pobliskim lesie. Jego zdobycie nie będzie takie proste. Dlaczego? Kamienia, z czego mnie umarli strażnicy, będziesz musiał stawić im czoła. Dam sobie radę. Przebyłem całą kryptę bez uszczerbku na zdrowiu. Z nimi też sobie poradzę. Dobrze widzieć w drugim człowieku tyle zapału i wigoru. Cieszę się, że trafiłem właśnie na ciebie. No, w sobie Świrna mówi, że tam też szkielety chyba są, tak? Bo my już trafiliśmy kiedyś na ten krąg w lesie, to były tam szkielety, to je załatwiłem. To nie był jakiś duży kłopot, także we tam, Falkus, nie strasz. Skąd wezmę posążek Inosa? Jakiś czas temu krąg ziemi podarował w prezencie lordowi Remonowi posążek Inosa. Wyróżniał się on jednak z pozostałych. Magowie z wielką starannością wykonali jego złote zdobienia. Posążek napełniono także częścią magicznej mocy naszego świętego chramu. Powinieneś z łatwością znaleźć go w zamkowych komnatach.
Tak generalnie wam powiem, że my dalej nie wiemy, co się stało poszukiwaczowi, bo było wspomniane. Ło, są pieski. Że uderzyło go jakieś tam duże coś i go tak walnęło o ścianę chyba. Jakiś golem czy coś, ten deseń, z tego co pamiętam. A tu wam powiem, no nam nie zdradza modyfikacja tak za bardzo zbyt wiele. Nie spotkaliśmy się tego golema, więc co go tak zraniło? Bo to, że my zabiliśmy poszukiwacza ostatecznie, to już wszyscy wiemy dokładnie. Tak samo jak to, że ten szkielet mak jest trochę popsuty i upośledzony, ale... Wow, to było skomplikowane, zobaczmy sobie, czym jest ta esencja magii, gdzie to kurde jest, żeby nie powiedzieć jakoś brzydziej, bo jeszcze YouTube zdemontyzuje film, on bardzo lubi to robić. Kamień posiada silną aurę magiczną, ale to chyba już tyle, tak? Także ludziska, ja mogę wracać do zamku teraz szukać posążka i nosa, tak? Jo, Erwin, po raz kolejny w tym odcinku tutaj przy ciebie przychodzę, nie? Ale oczywiście ty nic nie wiesz. Klasyczek. Dobra, jakbym był posążkiem minusa, gdzie bym się ukrył? Może za którymiś drzwiami? Albo bym się znowu gdzieś pojawił, leżąc. Wątpię, żeby się taki posążek mógł w skrzyni pojawić. No ale dobra, widzicie. Do spania poszedłem przy okazji, żeby sobie coś przywrócić, punkt zdrowia. Chyba, że ten posążek minusa znajdowałby się też na samym szczycie. Wiecie, jest tam w końcu cała komnata, jakaś taka wielka biblioteka z tymi zbrojami paladynów. I przy okazji, no sami rozumiecie, już tam byliśmy, tam jest jakiś pulpit, inne pierdoły. Jeszcze tylko zobaczę to pomieszczenie ostatnie. Chyba mnie tu też w ogóle nie było wcześniej. A ten kuferek przeszukiwałem? Nie przeszukiwałem, to można skorzystać z tej możliwości. Kolba, złoty pierścień, lodowa strzała. A, to fajnie mieć kolejną runę, a nie mieć w ogóle kręgów magii, żeby z tego korzystać. Pozostaje pytanie, po co to jest w takim razie, ale chyba nie mi oceniać. Dobra, Ronin, łazimy sobie do góry, bo skoro jest taki specjalny posążek, ekstra poświęcany w jakimś celu, to myślę, że mógłby być tutaj właśnie, w takim najważniejszym to punkcie tego całego miejsca. Fajnie by było, jakby tak na stole leżał, to by nie było dużego kłopotu z tym. O, i rzeczywiście leży na stole, dobrze, to śmieszne, że się przedmioty dopiero pojawiają po takim odpaleniu skryptów. Co ty zrobiłeś? O kurde, dobra. Inosie, poświęć tą wodę i ześlij na nią swoje łaski. Spraw, by twa moc za jej pośrednictwem potrafiła odegnać siły złego. A myślałem, że my to musimy zrobić dopiero w tym, kuźwa. W świątyni, nie? A tu jest taka możliwość z tego skorzystać. Jest woda święcona, tak? I co my tu mamy? No i dobra, czekajcie. Falkus chce, abym ściągnął z niego klątwę nałożoną przez orkową szamanów. Aby to uczynić, będę musiał zdobyć esencję magii i w trakcie błogosławieństwa połączyć ją z wodą. No dobra. To co, do Falkusa chyba w takim razie muszę wrócić. O boy. Jeszcze stwierdziłem, że niegłupim pomysłem byłoby tutaj wrócić do świątyni, bo pamiętacie, że pod koniec jednego z odcinków pokazywałem wam, że z tym miejscem nie jest tak do końca okej. I można może coś zrobić w tym posągu Inosa jeszcze, bo coś mam wrażenie, właśnie on wspominał o tej świątyni. Więc zobaczmy. Jest coś nowego, oczy świątynie. A i chyba w ten sposób żeśmy teraz Falkusa tak uratowali, mam wrażenie. Czy jest coś nowego w dzienniku? Górska Dolina. Zobaczmy. Można się normalnie pomodlić teraz, tak? O, i zużyć 100 sztuk złota w ofierze. Inąc zwiększy twoją siłę o 1. Działa. Bardzo fajnie. Można się pomodlić. Inąc, dziękuję ci za modlitwę. Normalnie tak przychodzi i mówi, siema mordo, dzięki. Powiesz coś, Clarence? Ej, no żeby bez kitu, żadnego dialogu z tobą na ten temat teraz nie było, że wiesz, oczyściłem świątynię z tego zła. A mogę jeszcze raz wodę święconą zrobić? Tak z ciekawości zobaczę. Za mało składników. A, bo kamień był potrzebny. No tak. Chyba, że teraz muszę wrócić do Falkusa. No to zobaczymy przy okazji, bo on się wydaje takim głównym zleceniodawcą z tymi questami wszystkimi. No, ciebie tutaj poprzednio nie było. Znowu się popsułeś, co? Kolego? Czy ja cię po prostu ominąłem, bo jestem ślepy? Dobra, pogadajmy. Nareszcie wolny! Modlitwa zadziałała. Wygląda na to, że ich chram odzyskał swoją dawną moc. Dziękuję za pomoc w uwolnieniu mnie spod panowania klątwy. Nie zapomnę o tobie. Czas przejść na zasłużony odpoczynek. Niech Inos macie w swojej opiece.
Okej, okay. What now? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Clarence? Idziemy do domu? I do mycia? Nie? Nic? Stary! Co mnie teraz zaciekawili? No dobra, uwolniłem gościa, zjąłem jakąś klątwę z niego, ale dobra, co teraz? Bo kompletnie nic z tego dalej nie wynika. Oj, zupełne zero. I mnie to aż to teraz troszeczkę dziwi. Czy może do Erwina powinienem iść w tym przypadku? Czy w ogóle stąd uciec, czy co? Nie no, zgubiałem, przysięgam. Jezu, ile tutaj cięć teraz będę musiał robić, bo ja wam nie będę tego wszystkiego pokazał, no bo to jest przesada. O, dobrze, że cię widzę. Mam do ciebie sprawę. Co tym razem mam zrobić? Udaj się do chłopaków i przekaż im, żeby zebrali się nad jeziorem niedaleko Przełęczy. Ja już tam będę na nich czekać. Wszyscy mają się stawić przed północą. O północy wyruszamy w drogę powrotną do Korinis. Wszystko jasne? Oczywiście. W takim razie wykonać. Ostatnie rozkazy. Erwin kazał mi powiadomić chłopaków o naszym powrocie do Korinis. Noż ja pierd... Przychodzę z rozkazami od Erwina. Co to za rozkazy? Erwin kazał stawić się wszystkim przed północą nad jeziorem niedaleko Przełęczy. Wracamy do Korinis. Na tę chwilę czekałem. Kilka dni spędzonych w dolinie dały mi nieźle w kość. Teraz jedyne o czym marzę to wygodne łóżko. Stawię się punktualnie. Erwin może być o to spokojny. Ej, dobra, to lecimy teraz do tego drugiego naszego świraorta, no bo oczywiście. Plebiscyt o bezsensowne łażenie z punktu A do punktu B. Muszę powiedzieć, niestety wygrywa póki co ta modyfikacja na mojej liście modów, które ogrywałem. Ja przysięgam na Pana Boga, że ja nie potrafiłem tego debila odnaleźć. 4 razy byłem w zamku. 4 razy byłem na tym płaskowyżu, na którym stał. I go tam nie było. Hej, Orto, ty. Co ty kurwa robisz ze swoim życiem? Co ty sobą w ogóle reprezentujesz? Przychodzę z rozkazami od Erwina. Co to za rozkazy? Masz stawić się przed północą nad jeziorem niedaleko Przełęczy, debilu. Wracamy z powrotem do Korinis, półgłówku. No, nareszcie. Wreszcie się wyśpij i zjem coś porządnego. Stawię się punktualnie. Erwin może być o to spokojny. To pójść powiedzieć osobiście, a się nie mną wyręcza. Frajer jest, patrzcie, stoi palant przy moście. Ja bym go wepchnął do tej wody w tej ciężkiej zbroi, żeby się utopił. Hej! Co tam? Hej, ty! Nie no, no przysięgam na Pana Boga, co, o co teraz to chodzi z tym wszystkim. No powiedziałem wam, tak? No, no na miejsce spotkania, hej, tak? Ty. Wszyscy powinniśmy iść. No, to może ja też powinienem iść. No, fajnie, fajnie. Jesteśmy sobie przy jeziorku, jest sobie Clarence, jest sobie Orto. Ciekawe, gdzie jest ten świr Erwin. Było dokładnie tak, jak mówisz. Jest, no przyszła nasza zguba. Największy grubas w tej modyfikacji po prostu, wyglądasz. Ale bym go trzepnął, gdybym miał taką możliwość, ale nam chyba gra za bardzo jej nie stwarza. No przyszedł królewicz, no jesteśmy. Zastanawiam się tylko, po jaką kolej mi ten miecze, który mam. Doszło do mnie. Znakomicie. To, dzięki wam udało się zdobyć sporą nie mów, że o tym nie wiesz. Dotyczących tej doliny. Karalius będzie zachwycony. Nie rozumiem z w ogóle, pracy. Czym on się tak przejmuje? A my wreszcie porządnie odpoczniemy. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Wyrusza. Ja już nie co wiem, w co mam wierzyć. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Co to jest? Nie zasłużył na coś takiego. Zakończ prolog. To rzeczywiście prawda. Holy shit, man, ale tam nie było żadnego ryku, a wiem, że się w Gothicu to zrobi, żeby się jakiś dźwięk pojawił nagle. Wiem, bo grałem w ciemności Gordota i mnie tam taki ryk przestraszył bardzo. Powiem wam całkiem szczerze, że niestety ta końcówka nie była bardzo zachęcająca, żeby grać dalej, bo mam 50 minut materiału. 50 minut, z czego odcinki trwają u mnie po 20. Tyle było latania niepotrzebnego. Oj, 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 ja naprawdę mam nadzieję, że pełna wersja tego moda będzie pozbawiona takich baboli. No bo oj, czuję się troszeczkę zmęczony naprawdę już tym modem. Było fajnie, było spoko, ale no to już skutecznie w sumie zabiło mój zapał. No to... I chyba sami przyznacie, że zdecydowanie troszeczkę było tego za dużo łażenia. Oj, to głównie to. Ale co, w sumie spoko. Generalnie pasuje,
może być. Ja bardzo dziękuję za możliwość zagrania i wam ludziska za uwagę. Mam nadzieję, że zostawicie jakąś ocenę, komentarz pod filmem. Byłoby niezmiernie miło, a my możemy powoli się zastanawiać, co dalej może na ten kanał po prostu powrzucać. Także hej, trzymajcie się i do usłyszenia czy zobaczenia w innych materiałach. Dzięki jeszcze raz i cześć po prostu. Postarajmy się wszyscy nie umrzeć.